następnej ale degustacji, tym razem angielskie piwo z Manchesteru, z browaru Runaway Brewery. American Brown Ale. No, niezbyt popularny gatunek. 5,7% alkoholu, czyli całkiem mocne. I nic nie piszą. Zawiera wodę, jęczmień, pszenicę, chmiele i drożdże. A tu? Też nic nie pisze. Pisze tylko, że jest to piwo refermentowane w butelce. Wiecie co? A wlejemy tutaj kapsel czarny golas, nic ciekawego. Jak widzicie, jest to piwo brązowe. O, teraz dowaliło. O, było prawie że klarowne, a teraz mętne. Błota się nalało. Okej. Piana dosyć wysoka. Drobne i średnie pęcherzyki. Troszkę większych tutaj. Nawet troszkę lacingu zostało. Ładnie wygląda. Oczywiście brązowe, trochę jak Coca-Cola. Ładnie. Aromat ze szkła jest byle jaki, może przez tą pianę. Ale za to z butelki, no to jest ładnie. Dużo palonych akcentów. Palona kawa, palona skórka od czarnego chleba, trochę karmelu przypalonego, czekolada czarna, ciemna. No może trochę mlecznej też. Bardzo fajnie, lekko słodkawo. Lekkie ziołowe akcenty. Ale to wszystko. Paloność przeważa. No dobra, to próbujemy. Fajnie. Piwo jest pełne, ale za to. Ale zarazem odświeżające. Dużo palonych elementów, bardzo dużo. Tak samo jak w aromacie. Palona skórka od chleba, przypiekany karmel, bardzo fajnie palona kawa, ciemna czekolada, troszkę mlecznej czekolady, lekkie takie piernikowe nutki troszeczkę. Odrobina ziołowości. Goryczka też jest taka właśnie bardzo palona, ale właśnie z nutką ziołowości. Troszkę cytrusowości odświeżającej. Fajne piwo. Naprawdę fajne piwo. Szczególnie jak na brown ale, które jest takie sobie. No to przyjemnie. No i takie nutki lekko orzechowe. Przypominające może trochę taką kolę. Ale nie dużo. Natomiast bardzo fajne, odświeżające. Nie bardzo słodkie. Fajne piwo. Fajna goryczka. Rzeczywiście tutaj dali radę. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jak podobało mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o przycisku notyfikacji w kształcie dzwoneczka, to będzie Wam przypominał każdy mój film na kanale, także będzie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.